A tak to wygląda po złożeniu. Jak widać, teraz składam już wszystko, już śruby przykręciłem, jeszcze trzeba popodłączać i będzie gitara. Ustawiłem cooler tak, żeby nie kolidował z pamięciami RAM, ale będzie się bajerancko kręcić. I co jest najważniejsze, chłodzenie jest tak fajne, że nie wychodzi poza obręb tej obudowy. Ta obudowa ma dokładnie 17, czy tam prawie 20 chyba centymetrów szerokości, a to ma chyba ze 14. Więc ładnie jest zrobione, zamocowane, bajerancko się trzyma. No dobra, i to było na tyle. Tak to wygląda w sumie.